Dodaj, jesteśmy na planie teledysku twojego drugiego singla z płyty Dorota. Nie mam dokąd wracać. Jaki masz pomysł na wizualizację? No przede wszystkim, tak jak zawsze, chciałabym, żeby, co nie jest łatwe, bo już jestem 20 lat w branży, żeby ten teledysk różnił się od poprzednich. Cała płyta jest bardzo taka szlachetna, subtelna, elegancka, więc i tym razem chciałabym, żeby konsekwentnie iść w tym kierunku, więc no to już jakby jest duże, wiesz, duże odstępstwo od mojego wizerunku dotychczasowego. Taki bardzo artystyczny obraz. A jak wygląda twój proces twórczy całego planu, całego teledysku? Wiesz co, no, spotykamy się z ekipą, wymyślamy koncepcję, potem sprawdzamy, na ile nas stać, bo wiadomo, że wyobraźnia bucha, a budżet nie jest z gumy. Ale dzisiaj no, myślę, że udało nam się też przemycić coś bardzo fajnego, bo na przykład będą płonące różne rzeczy scenograficzne. Kiedyś jak rozmawialiśmy odnośnie pierwszego singla, Nie wolno płakać mi, powiedziałaś mi, że całą płytę finansowałaś ze swoich środków. Czy tak samo jest z teledyskiem? Wiesz co, na pewno też jestem jakby współproducentką, bo no już jestem przyzwyczajona od wielu, wielu lat, że jeżeli miałabym robić rzeczy w budżecie tym, który mi się wiesz, sugeruje, albo jakie mam możliwości, no to albo bym tego w ogóle nie mogła zrobić, albo byłoby to niekoniecznie spójne z moją jakością, o której marzę, takim minimalnym chociaż poziomem, więc zawsze dokładam własny budżet do tego.